Witam serdecznie, Tomasz Godlewski. 10 kwietnia 2013 roku. Anomalia za oknem, pada śnieg. Niestety, kwiecień, plecień. Totalne anomalie mogą się zdarzać w naturze, ale bardzo niedobrze jest, gdy zdarzają się w Urzędzie Miasta, gdy zdarzają się w kierowaniu tym wszystkim. Okazuje się, że bardzo dużym problemem jest zamówienie mocy obliczeniowej, jeśli chodzi o energię elektryczną w szkołach. Trzeba zatrudnić fachowca, który co zrobi? Otóż wejdzie na stronę energa.pl, wyśle zamówienie dla szkoły, konsultant obliczy to wszystko i odeśle. Cała filozofia. Kilkadziesiąt osób w urzędzie nie potrafi tego uczynić. Słyszałem też z nagrań z posiedzenia Rady Miasta, że ktoś wpadł na pomysł, do którego mam nadzieję nie dojdzie, żeby zamiast dyrektorów przyjmować i mianować menadżerów. Tak zastanawiam się, czy za te pieniądze, które oferuje oświata ktoś, kto jest naprawdę bardzo dobrym menadżerem, będzie chciał takie stanowisko objąć, czy ta osoba, która coś takiego powiedziała, zastanowiła się i czy kiedykolwiek miała do czynienia z profesjonalistą, menadżerem, który potrafi opanować taki kryzys w obliczaniu dla szkół energii elektrycznej w stosowaniu zwykłych obliczeń technikum szkoły zawodowej. To się robi na fizyce, można też to uczynić. Jeżeli to jest tak wielki problem, to współczuję wszystkim. Następna sprawa to anomalia, jeżeli chodzi o konkursy. Jeden konkurs, gdzie pan prezydent mówi, że w sumie jest konkurs, ale cała decyzja jest w jego kompetencjach, a drugi konkurs, który był i pan prezydent twierdzi, że no w sumie za ten konkurs odpowiadają jego pełnomocnicy do spraw konkursu. No cóż, można tylko pogratulować. Są konkursy i są konkursy. To są właśnie takie anomalia w Urzędzie Miasta Konin, w kierowaniu tym wszystkim. Musimy to zrozumieć. Trzeba ponosić koszty. Następna sprawa. Nie wiem, czy czytaliście w Głosie Wielkopolskim. Komendant Straży Miejskiej jako jeden z trzech w Wielkopolsce w latach 80. był szkolony przez KGB. Nie wiem, co wy na to, ale dla mnie to jest szok. Jestem zaskoczony? Nie, wiedziałem o tym oczywiście, ale dopóki Głos Wielkopolski o tym nie napisał, nikt, kompletnie nikt w to nie wierzył. Teraz, no cóż, może by tak sprawdzić wszystkich po kolei, kto gdzie, przez kogo był szkolony, kto był TW, a być może całe miasto, całe kierownictwo składa się właśnie z takich klocków Lego. Nie wiem, zobaczymy. Do usłyszenia i być może nie napada tak bardzo, żeby kolejnego bałwana ukleić, bo mamy już ich za dużo w tym mieście. Do widzenia.